Śladem kotwicza. Audycja Kai Kamińskiej. Najpierw były słowa ze wspomnień Bronisława Krzyżanowskiego, Bałtruka. Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz należał do tych niebezpiecznych osobowości, które na służbę nieracjonalnej koncepcji, w którą wierzą, potrafił powołać zespół środków skutecznych, praktycznie realnie skalkulowanych i nie umieją już popuścić chwytu aż do końca. Tacy ludzie giną zazwyczaj przy przebijaniu ściany głową. Lecz jeśli uda im się tę ścianę przebić, to historia bierze ich na swoje skrzydła. Dość przewrotna konstrukcja tych zdań budzi różnorakie emocje, ale nade wszystko każe szukać śladu tego, o kim zostały napisane. Już jest tyle publikacji, wspomnień, rozpraw, już jest książka Jana Erdmana. Jednakże śladem najprawdziwszym może być tylko ktoś, kto pamięta. Chciałam więc dotknąć kogoś, kto dotykał, zobaczyć kogoś, kto widział, usłyszeć, kto słyszał. Wtedy Jędrzej Tucholski powiedział, przecież żyje żona Kotwicza. Trzeba było tylko pojechać do Wrocławia, dotrzeć do niedużego domu na Krzykach i słuchać. Poznałam go na imieninach u koleżanki Oleńki Dobrowolskiej, Zasuszanki wówczas, w Warszawie. I objął mi łapy, bośmy grali w łapki. Tak, tak, tak. To był rok 32, grudzień. Tak się poznaliśmy. Maciej lubił rzeczy oryginalne, niezwykłe, rzadkie. Miałam wówczas jeszcze dość ciemne brwi, powiedział mi. No, ale te brwi to oczywiście pani mam malowane. Ja powiedziałam, słyszałam, że płochę tak czynią, ale ja mnie taka. I to mu się okrutnie podobało, ponieważ był wielbicielem Sienkiewicza. Poza tym miałam długie włosy, bardzo długie. Mogłam usiąść na końcu warkoczy, no ale nosiłam wtedy uczciwy kok. Pani była wtedy już studentką czy jeszcze uczennicą? Nie, studentką, już studentką i to w końcowej fazie. Tak się złożyło w moim życiu, że ja zdałam maturę, jak miałam 16,5 lat. No i potem zaraz studia, rok kursów nauczycielskich i niecałe 18 już poszłam do szkoły. Oczywiście podstawowej w Warszawie uczyć. Ona była jakieś 2,5 lata starsza ode mnie. Wojskowy, zawodowy, wojskowy. Tak się zaczęło. Potem były konne jazdy w okolicach dzisiejszego lotniska w Okęcie. Wtedy jeszcze nie było zabudowane narty. Potem mnie koń poniósł i się nie rozbeczałam i zatrzymałam konia i to też się spodobało. Było trochę inaczej niż inne dziewczyny i widocznie. A poza tym myślę, że jednak jest coś w tym powiedzeniu za mundurem panny sznurem. Raczej to była przeszkoda, mundur. Bo jeżeli chodzi o przyszłość, prawda, jakąś, no więc to przenoszenie, niepewność pracy, szkolna praca lubi ciągłość. Nie, tutaj czar munduru raczej nie działał. Czyli pozostało to, co było w tym człowieku? No oczywiście, że tak, a było dużo, było to. Było dużo. Czy Maciej Kalenkiewicz pochodził również z Warszawy? Nie, nie, ani ja, ani on nie pochodziliśmy z Warszawy. To znaczy ja urodziłam się już pod Warszawą, ale rodzina moja i ze strony ojca i matki pochodzi z tak zwanej Litwy. A Maciej Kalenkiewicz pochodził w okolice Wilna. Ojciec Macieja uważał, że właściwie są dwa zawody godne mężczyzny. Ksiądz i oficer. I obu synom, najstarsza była córka, potem dwóch synów, Maciej był w środku, dał do wyboru, że tak powiem. Więc jednak obaj synowie wybrali mundur, a nie sutannę. Młodszy też był wojskowym zawodowym artylerzystą. W Wilnie był w pułku, zginął w 1939 roku. Proszę pani, kiedy się patrzy na fotografię Macieja Kalenkiewicza, ta twarz to jest twarz humanisty, intelektualisty, a zupełnie się nie kojarzy z oficerem, w dodatku oficerem saperów. Tak, a ta broń techniczna jego pociągała z tym, że on zdążył zawsze do czegoś więcej. To znaczy kończył Korpus Kadetów w Modlinie. Korpus Kadetów w Modlinie. Matura w 1924 roku. To było blisko Warszawy. Jako prymus mógł wybierać, bo był chorobliwie prymusem. Tylko zawsze mówię, tylko nigdy nie chwal się tym i nie ciesz się z tego, dlatego że szkolni prymusi to są durnie w życiu. Ja myślę, że są chyba niesłychanie pedantyczni, straszliwie wymagający i ciężko żyć z takim człowiekiem. Nie, nie było ciężko. Właściwie żyliśmy, co, 5 lat. W 1934 roku pobraliśmy się i w 1939 była wojna, 5 lat. Następne 5 lat, ponieważ poległ w 1944, po 10. rocznicy ślubu, to była wojna. No więc oczywiście nieobecność w kraju. No a te 2 lata, który był w sztabie w Warszawie, no to wtedy...
Właściwie trudno mówić o jakimś wspólnym życiu, byśmy się widywali rzadko. I zawsze w tej niepewności. Wsiadł do tramwaju, widziałam na przystanku. Czy na następnym przystanku nie było łapanki, czy mnie nie zatrzymają. Taki człowiek zostaje oficerem. Raz, że jest to jakaś tradycja rodzinna, właśnie ten jakby nakaz ojca, ale też i świadomy wybór. Co nim kierowało, jak pani sądzi? Ja myślę, że chęć kierowania jednak i zdobycia w tym swoim zawodzie możliwie najwyższych stopni. Bo po tej maturze kadeckiej wybrał szkołę techniczną, szkołę podchorążych inżynierii, tak to się nazywało, z działem saperów i radia. To był rok 24. No w 27 ukończył to z tą właśnie pierwszą lokatą, znowu prawo wyboru. Wrócił do pułku, prawda, bo musiał odbywać staż, ale powiedział sobie, szkoła podchorążych to jest dopiero pół dyplomu. Dlaczego ja nie mam mieć całego dyplomu Politechniki? Właśnie w dziedzinie inżynierii lądowej. I przeszedł na Politechnikę. Oczywiście Warszawską Politechnikę, tak. Więc ja go poznałam już pod koniec jego studiów, tej drugiej połowy. No oczywiście kierowano tam już tylko zdolniejszych oficerów, no, że oni dostawali garze, chodzili w mundurach, no i zdawali wszystkie egzaminy. Zdawał bardzo dobrze, dyplom nawet mam zachowany, udało mi się wygrzebać w ruinach Warszawy, ale uważał, że to jeszcze nie jest wszystko. Mówi, jeżeli ja za tym się zatrzymam, to wtedy będę wykonywał cudze rozkazy. A jeżeli pójdę do wyższej szkoły wojennej, będę dyplomowany, to wtedy ja będę wydawał rozkazy. No i zdawał do wyższej szkoły wojennej. I tam na 800 kandydatów w pierwszej fazie, no potem przyjęto 60, znowu pierwsza lokata. No więc to było wrażenie wśród kolegów ogromne, ale on mi o tym nie powiedział. Wiesz co, mam wiadomość, przyjęty jestem. No więc słuchaj, szykaj się do przeprowadzki do Warszawy, bo byliśmy w Marlinie wtedy. Był wykładowcą w szkole rezerwy saperów. No i wyższej szkoły wojennej nie ukończył właściwie, dlatego że po pierwszym roku wybuchła wojna. Wydawałoby się, że bronią najwspanialszą, czołową powinna być kawaleria, że przynajmniej tak wtedy uważano. Tymczasem nieprawda. Byli również i tacy oficerowie, którzy już w latach 20. potrafili widzieć znaczenie broni technicznych i temu się poświęcać. Że szukał nowości, to jeszcze i przyszłości, to jest fakt, że w czasie ćwiczeń w 38 roku, to było chyba jakieś ćwiczenie w Wyższej Szkole Wojennej, no więc oczywiście dwie armie wrogie, zwalczające się, no i Maciej zamówił wtedy, zdaje się, że 8 lotników ze szkoły lotniczej z Bydgoszczy, gdzie byli spadochroniarze, no i zrzucił ich, że tak powiem, poza linią frontu i oni zniszczyli, w cudzysłowie oczywiście, dwa mosty i rozjemcy musieli uznać, że strona przeciwna nie może się przeprawiać i manewry skończyły się zbyt szybko, z niespodziewanym zwycięstwem właśnie z powodu pracy spadochroniarza. Ale generał Rajski nie był z tego zadowolony. Powiedział, że to jest tylko zabawa, a nie istotne. 38 rok, proszę pani. Uznał, że to nie jest jednak to, o co naprawdę chodzi i to zostało przemilczane. A ja wiem to tylko od takiego pana Kujawy, który jest historykiem lotnictwa lat temu, 3 czy 4 dopiero. Więc znaczy już wtedy szukał czegoś nowego. To spadochroniarstwo, które popierał z Górskim, zawsze z Janem Górskim na czele, we Francji, potem w Anglii, no to to już było, prawda, już. Dalszy ciąg właściwie tego, o czym myśleli już wcześniej. Górski był też inżynierem elektrykiem, też po tej szkole saperskiej i to jest przyjaźń od 1920 roku. Niestety zginął w 1945, właściwie w obronie grupy kolegów, którzy uciekli z obozu niemieckiego. Najprościej napisał o tym cichociemny Agaton, Stanisław Jankowski. Inicjatywa zasilania organizacji podziemnych w kraju wyszkolonymi za granicą specjalistami, z której wywodzą się cichociemni, wyszła od majora Macieja Kalenkiewicza i majora Jana Górskiego. Dwaj przyjaciele w lutym 40 roku złożyli w Paryżu generałowi Sikorskiemu memoriał proponujący szkolenie desantowców. Wśród różnych sposobów ich przerzutu do kraju autorzy wysuwali skoki spadochronowe, lądowanie samolotów i wodnoplatowców, wykorzystanie 10-miejscowego polskiego samolotu LOT-u, który stał na lotnisku pod Paryżem. Nim propozycja doczekała się rozpatrzenia, Francja upadła, władze przeniosły się do Londynu. Autorzy memoriału pozostali wierni swojej idei.
Obaj, jako cichociemni, skakali do Polski. Jak wygląda ślub marynarza czy ślub lotnika, to wiem. Ale jak wyglądał wobec tego ślub oficera saperów? Czy był bardzo piękny i uroczysty? Nie, był tylko ściśle rodzinny. To był w Warszawie oczywiście, w takim maleńkim kościołeczku koło Czerniakowskiej, to była wojskowa parafia. I tam były chrzczone obie nasze córki. A potem właściwie to było te 5 lat życia żony oficera, pracującej zawodowo. Z tą pracą zawodową to było bardzo zabawnie, dlatego że ja wzięłam urlop z warszawskiej szkoły podstawowej, gdzie pracowałam. Urodziła się starsza córeczka, Danusia, w czerwcu, więc w lipcu wyjechaliśmy do Modlina, nowe mieszkanie, urządzanie, pierwsze właściwie wspólne mieszkanie, bo przedtem był tylko warszawski sublokatorski pokój. No i wtedy, proszę panią, zupełnie przypadkowo, jedna z pań, żona kapitana, z którą grałam w tenisa, czegoś tam wzdycha i sapie. Ja mówię, o co chodzi, czym się pani martwi? A ona powiada, że pani pewnie nie wie jeszcze, że tutaj mamy gimnazjum rodziny wojskowej w Modlinie. To są dopiero rozwojowe gimnazjum, dopiero 2 klasy są. No i mam podpisane umowę z polonistą, a ja dostałam dziś rano telefon, że on zrywa umowę, ponieważ dostał posadę w Warszawie i nie chce dojeżdżać. Więc ja mówię, no wie pani, a przecież pojutrze są egzaminy. Więc ja mówię, proszę pani, no egzaminy, to ja mogę panią poratować. Jak to pani ma dyplom, to pani ma nauczycielski egzamin zdany. Może by pani w ogóle objęła. A mówi, to nie wiem, czy mąż się zgodzi na to. Wie pani, żona pracująca w Modlinie, to była rzadkość. No i mąż, znowu lubiący oryginalność, powiedział, wiesz co, jeżeli tylko chcesz, wiesz. To było niedużo pracy na razie, bo 2 klasy tylko. No i niech pani sobie wyobrazi, że obecnie po 50 paru latach, bo to był rok 35. Teraz po tylu latach tamta młodzież, która w stosunku do mnie jest młodsza o 10 lat, ja miałam 25 wtedy, a oni po 15-16. Więc oni mnie odnaleźli, jak ja żartuję, otrzepali z kurzu po tylu latach i zapraszają na swoje zjazdy. I naprawdę twierdzą, że lubią mnie i pamiętają mnóstwo szczegółów, które już mnie dawno uciekły z głowy. A takie były dzieje mojej szkoły i kariery w Modlinie. Potem był rok Warszawy i urodziny drugiej córeczki. Na początku 1939 roku zawsze mi mówiła, jak skombinowała, o co chodzi. Jak to dobrze, że mateńka mnie urodziła w wolnej Polsce, a nie przy tych obrzydliwych Niemcach. Agnieszka, skąd wyście wytrzasnęli taką Agnieszkę? Mówię, Jagienka od Sienkiewicza. Danusia też oczywiście. Danusia, to jaka Danusia, Jagienka. I rzeczywiście fizycznie tak wyglądają. Szczupło jedne, starsze jest szczupła, drobna. A czy ja młodsza, rzepka taka. Bo rozumiem, że imię Oleńki to już jakby było zajęte przez panią. Maciej Kalenkiewicz. Majowe nabożeństwo. Mojej matce. Nad dachem spadzistym, łamanym, pochyliły się stare kasztany. Z lichtarzy ostatnich swych kwiatów na szare gąty kapią woskiem płatków. Owady niżej zleciały w poszycie, gdzie w pełnym majowym rozkwicie bzy czekają różowe, bzy lila i jaśmin dziecinne piąstki swych pączków rozchyla. Gąszcz, kiście ociekłe zapachem, trzęsienia ociekłe rosą. Brzęk, obfitość. W powietrzu gęstym od woni mali celebranci w kosmatych łapkach nowe życie niosą. Gdzie długa podcień przylgnęła do starej domostwa ściany, ukląkł lud na majową modlitwę zebrany. Szara gromadka. Przed ołtarzykiem tonącym w kwiatach odmawia litanię moja matka. Litanię do srebrzystej, ostrobramskiej panienki, ledwie widocznej przed nami wśród bzu i czeremchy. Powietrze widać jak tętni, przezroczymi płynie falami, zalije brzęk owadów rozedrgał, lub rozdzwonił rytm serc oddanych? Czy w niem zapach góruje czeremchy? Czy gorący szept mutli się za nami? O
okres wojny spędziłam niezupełnie w Warszawie, dlatego że jako rodzinę wojskową ewakuowali mnie, nie przymusowo, ale radzim pociągiem wojskowym do Dederkau Wielkich. To jest wprawdzie miejsce urodzenia Kołłątaja, ale wielki. Na Wołyniu, proszę panią, jeszcze grubo za Krzemieńcem. Batalion KOP-u. Wojskowych zabrali już wtedy na granicy na Węgry, a nas zostawili. I to był 15 września, proszę panią. Dalszy ciąg jasny. Udało mi się wrócić do Warszawy, ponieważ nie chciałam tam zostać. Rozdano nam konserwy, bardzo dobre, mięsne i kostki kawowe z cukrem. Znaczy rozdali oczywiście bolszewicy, bo powiedzieli, to niemożliwe, żeby polskie wojsko zostawiło tyle niezatrutego jedzenia. No i myśmy chciały się wydostać, byłyśmy tam we trzy i czworo dzieci, moich dwoje. Jak najprędzej jednak z tamtych stron nieznanych nam zupełnie wydostać się, co nam się częściowo udało, pociąg jakiś w Bydlęce podstawiono. To już się przyciągnęło do pierwszych dni października, ale jeszcze Kleberg walczył. Więc nas cofnęli spod Brześcia i naokoło przez Baranowicze na Białystok. Jagusia miała wtedy pół roku, więc mało mi nie zmarzła. No i przyjechałyśmy do Białegostoku. Oczywiście jak był postój lokomotywy, no to biegło się prać pieluszki pod wodą cieknącą z lokomotywy. Miałyśmy ciotkę w Białymstoku, Dunin Borkowską, w którym wiedziałyśmy, że tam mieszka. No i ponieważ drugi z kolei to był roczny chłopczyk borkowski, moja starsza dziewczynka i jeszcze jedna. Więc to wszystko było brudne, oczywiście śmierdzące i trzeba było to chociaż umyć, oprać. I zostałyśmy wtedy w Białymstoku. Ale potem zaczęły się te wywózki sławne. Luty, pierwsze serie, potem dalsze. Więc chciałyśmy jednak wydostać się jak najprędzej. Kuzynki poszły wcześniej. Ja w kwietniu ruszyłam. Jagusi uśpiłam luminalem. Spała mi 14 godzin. Ale się obudziła szczęśliwie. No i przeszłam granicę. Zieloną granicę, to był 26 kwiecień. No i do mamy, do Warszawy. Udało mi się przedostać. No i dzieci ocalały w ten sposób. Nie zdążyli mnie po prostu wywieźć. No Maciej jak poszedł z Hubalem, przybył zastępcą Hubala. No, kreście, więc jak przyjechał do Warszawy z Hubalem, Hubal wysłał go do Sikorskiego. Powiesz mu, że my tu czekamy. Im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej. To, bo i Hubal w to wierzył naprawdę, że to na wiosnę ruszy. No więc wysłał go w grudniu. No a Maciej pierwszy dnia grudnia przeszedł przez góry. Ja byłam w Białymstoku, więc go przesłał mi listy, dużo czułości i tak dalej. No i wtedy już się nie widzieliśmy. Wspominki żołnierskie. Pamiętasz, braciszku, te dwie szosy rozwidlone pod kątem i na nich podziałonie twych siedemdziesiątek piątek? Pamiętasz, jakieś czołgi powstrzymywał z bliska do ostatniego kanoniera i ostatniego pocisku? Wiem, wiem. Słyszę granat, jak leci ze świstem, by zdmuchnąć twoją młodość, jak wicher kwiat puszysty. Lubiłeś się nosić buńczucznie i setnie, iskrzyć się zabawą i weselem tryskać. Lubiłeś w życiu chadzać w słońca pełnym świetle, a w walce z otwartego strzelać stanowiska. Odszedłeś. Bóg ci pracy oszczędził podziemnej. Odszedłeś, jakeś żył, wolny, my zostali w ciemni. Przestań, zawołał Henryk. Nie znasz weselszych tematów? Chcesz koniecznie swym smętkiem popsuć wilję bratu? Posłuchajcie innej historii. Pamiętasz moją papierośnicę od króla Brytanii z napisem Jeźdźcowi najlepszemu świata? Mniej ją wtedy ceniłem niż uśmiech tej pani, dla której nie były mi straszne ni kule, ni krata. Było to w Londynie. W Londynie. Przysłano mi tam ostatnią twoją fotografię. Długą miała drogę z świętokrzyskich lasów. Kair, Sztokholm, Liverpool, powietrzem i wodą. Dziwną, jak najdziwniejsze historie tych czasów. Zaniosłem ją do fotografa królewskiego dworu, by ją powiększył spietyzmem i żywe wydobył kolory. Na nic.
Cóż Anglik wie o barwie polskiego mchu na wiosnę i jak pełgają po nim słoneczne kółka miłośnie. Krew na koszuli, co zawsze rdzawą mieni się plamą, namalował na kształt purpury. Po różnych dopiero zmianach udało się poprawić. Dwie rzeczy za to Anglik zrobił bez zarzutu. Wstążkę virtuti na kożuszku i glansowane buty. Mniejsza, niech go diabli. I tak widzę twą głowę na rudym mchu wspartą, żołnierzu najwytrwalszy, wśród opornych najbardziej uparty. Mówią, żeś samowolą zgrzeszył. Pewnie, ale wiem, żeś błądził, boś dłużej strzymać nie mógł. Słuchałeś, jak co dnia wiosenne świętokrzyskie echo wołało do broni, a mluć jak pochodnia spalała się w bezczynności. Niech cię Bóg rozsądzi. A potem, że pan jak zaskoczył, to następnego dnia przysłał do mnie łączniczkę. To był nowy rok, bo oni skakali 27 na 8 grudnia. I ja byłam w kościele na nabożeństwie na nowy rok. Świętego Jakuba oczywiście, bo ja mieszkałam na ulicy Asnyka Niemcewicza w tych dużych blokach ZUS-u. Było mieszkanie matki, więc w tym kościele tam byłam i zobaczyłam, wracając, jeszcze miałam ochotę zajść z życzeniami do kogoś tam 12, pierwsza godzina. A widzę w oknie matkę, która mnie wzywa. Mówi, przyszła do ciebie jakaś pani, na pewno z konspiracji, bo nic nie chce mówić, więc zostawiam was tam. Rzeczywiście, ona mówi, proszę pani, pani mąż jest tutaj. Ja mówię, czy zdrów? On mówi, tak, zdrów, tylko podrapany, jak oni wszyscy. Został ranny, nie w czasie skoku, tylko później w tej walce z Niemcami. Miał lewą rękę przestrzeloną na wylot. Dwukrotnie. Jak dostał się tuż po godzinie policyjnej do Warszawy i dowiedział się hasło, odzew, że to jest jego właśnie już lokata, to zemdlał. Czy państwo się często widywali? Bo przecież życiorys wojenny pani męża jest taki, że mógłby obdzielić 10 ludzi. No może nie zupełnie, ale jak był w Warszawie, no pierwszy raz zgłosił się raniutko gdzieś koło 6 rano, zaraz po godzinie policyjnej. Zastukał umówionym sygnałem, więc ja wiedziałam, że to musi być on. Dzieci spały jeszcze, no matka na pewno czuwała. I chwileczkę porozmawialiśmy. Przecież to były małe dzieci. Czy państwo się nie bali? Baliśmy się. To znaczy, proszę panią, to było tak. Że ktoś zapyta, dowie się, dziecko powie bezwiednie, nie chce. Nie, nie, nie. Tego nie można było zrobić. Danusia miała 8 lat wtedy. I była bardzo odpowiedzialna. Siostry sekretor, do których szkoły chodziła, powiedziały, proszę panią, to nie jest dziecko, to jest człowiek już. 8-letnia. Więc uważaliśmy, że nie można ją obarczać taką odpowiedzialnością, której wagę rozumiała już. I wobec tego ona nie wiedziała, że Maciej jest w ogóle. Nie wiedziała. Natomiast młodsza, właśnie ta z 39 roku, Jagusia, była zabierana ze mną do państwa górskich, dla przyjaźnionej rodziny, właśnie rodziny Jana Górskiego, który nie zaskoczył jeszcze wtedy, on w 43 dopiero skakał, więc jeszcze był w Anglii. I Maciej tam przychodził i bawił się z nią. To był pan Tadeusz. Dlaczego Tadeusz, to doprawdy nie wiem, bo on miał w dowodzie Jan Kaczmarek, prawda? W fałszywym dowodzie, ale dzieci tam go nazwały pan Tadeusz. Mówi, ten pan Tadeusz, jak już się wracając, mówi, ja, bierze mnie na kolana, pieści mnie, a ja wolę się z dziećmi bawić. Ale pan Tadeusz umiał zabawę zorganizować, więc to się podobało na ogół. Ale kiedyś wróciła do domu, i ja przeglądałam fotografię, ona rozgląda i powiada, Matynko, ale ten pan Tadeusz, to bywał u państwa górskich, to jest podobny do naszego tatusia. I to słuszne było spostrzeżenie, 4-latka. Więc ja spojrzałam i myślałam się, wiesz, masz rację, jest pewne podobieństwo. No i na tym ustało. I ja nie wiem teraz, której więcej żałować, czy tej, która nie pamięta, bo była za mała, żeby zapamiętać, czy tej, która wiedziała i mogłaby wiedzieć, a nie można było jej powiedzieć. Nie do rozstrzygnięcia rzeczy. No obie bardzo wiele straciły na tym, że chowane były bez ojca. I tak jak Agnieszka właśnie mówiła, że za to, że miałam takie dzieciństwo, a nie inne, że byłam pozbawiona wpływu wychowawczego ojca, niech ja chociaż teraz
mam krzyż w Surkątach, gdzie nie ma nic na mogile, tej wspólnej mogile 36 poległych. Zresztą częściowo dobitych bagnetem, jeżeli któryś wyżył, Maciej miał kulę w głowę od razu. Jeśli potrafisz znosić echo słów twych własnych, zniekształconych świadomie dla głupców podniety, słuchać jak lżą o tobie wrogie mózgi ciasne, a sam nie szukać odwetu. Jeśli zachowasz godność, będąc popularnym i pozostaniesz prostym na wielkości szlaku, jeśli potrafisz kochać przyjaciół jak braci, w niczyim nie chodząc orszaku, jeśli umiesz rozważać, spostrzegać i wiedzieć, a nie ulec niszczącym podmuchom zwątpienia, myśleć, nie pozostając tylko myślicielem, marzyć, a nie ulec marzeniom. Gdy połączysz odwagę z zimną przezornością, potrafisz być surowym bez przydatku złości. Gdy potrafisz zwyczajnie być mądrym i dobrym, nie będąc nudnym ni wzniosłym, gdy potrafisz wyjść przeciw triumfom i klęskom i przyjąć te ułudy zawsze jasnym czołem i potrafisz zachować odwagę zwycięską, gdy inni ją stracą wokoło, wtedy bogowie, króle, szczęście i zwycięstwo staną ci się sługami wiernymi na wieki i co wielekroć więcej warte niż królestwo, będziesz człowiekiem. Tłumaczyłem ten wiersz Kiplinga w lutym 1940 roku dla moich córeczek. Skończyła się wojna, pani została sama? Czy ludzie wiedzieli, kim pani jest? Nie, ludzie nie wiedzieli, ja siedziałam cicho, bo może nie mówiłam. W szkole na przykład zaczęłam pracować, no, jechałam do Torunia, to wtedy ludzie nie wiedzieli. No mąż wojskowy zginął na wojnie, nie ma. Dzieci hoduje sama. Ponieważ noszę stale obrączkę na prawym ręku, tak jak mi Maciej włożył, więc niektórzy myśleli, że on się ukrywa może i że ja właśnie nie uznaję stanu wdowieństwa. Uznaję, ale żadnych dowodów materialnych nie miałam. Nigdy nie dostałam ani grosza, żadnej renty sierocej dla dzieci czy swojej. No wypracowałam cały czas i radziłam sobie. Kiedy córki dowiedziały się, że ojciec poległ i że poległ w walce z Rosjanami? Późno dosyć. Mówiło się, ojciec nie żyje, to czekaliśmy z początku, potem już jak ja miałam pewną wiadomość, że nie żyje, zresztą z dużym opóźnieniem. Nikt nie chciał być pierwszy, który mi powie. Nieprzyjemna rola. No ale potem już jak dowiedzieli się, że ja wiem, no to wtedy z różnych okresów koledzy zgłaszali się i opowiadali, wspominali, mówili. Także to było później już. I dopiero po wielu latach pojawiła się w Polsce możliwość pisania o Macieju Kalenkiewiczu. No tak, ale to już było znacznie, znacznie później. Tylko ja zbierałam materiały od początku. To, co Gałczyński mówił, ocalić od zapomnienia, prawda? No, więc starałam się szukać. Siostra Macieja była historyczką z wykształcenia, z Wileńskiego Uniwersytetu. No więc ona tam zbierała jakieś wiadomości kolegów, czy łączniczka do niej się zgłosiła. Ale najwspanialszą książkę o pani mężu, najwięcej informacji zebrał pani brat. Tak, oczywiście. Tyle, że na emigracji. Przyjeżdżał w stosunku z żoną, a żona Wańkowiczówna zmarła w 82 roku. No już potem sam tutaj był. I ja byłam u niego pół roku, ale to już było w 84 roku w okresie wydania książki. Także nawet wydawca dwa pierwsze egzemplarze przysłał w prezencie. Wydana była w Londynie. Czyli książka Jana Erdmana jest oparta też na danych zebranych przez panią? Tak, tak. W znacznej mierze. Ja miałam listy na przykład młodego Macieja do siostry, którą ona mi przekazała. No swoje wspomnienia wszystkie, poprawki różne, które wprowadzałam. Brat przysyłał mi poleconym listem każdy rozdział. Było tego ponad 600 stron maszynopisu. On pracował nad tym jakieś 8-9 lat długo. Już jako na emeryturę. To był dziennikarz sportowy, potem już polityczny. Bardzo dobre pióro zresztą. I książka, ja już od fachowej strony polonistycznej łapię się na tym, jak czytam, a czytam ją często, jak to jest dobrze napisane. Nawet się irytował, jak mówili potem, że
nie wiedziałam, że ty tak dobrze umiesz pisać. On mówi, ja całe życie żyję z pióra, więc co to za zdziwienie. Potem ta nagroda jeszcze Związku Literatów na Obczyźnie, którą osobiście, że tak powiem, odbierałam w Londynie, bo zaprosił mnie wtedy na tę uroczystość. 300 funtów, które otrzymał wtedy, przekazał na studium Polski Podziemnej. Pojawiło się trochę wspomnień ostatnio wydanych w kraju. Przewija się postać Macieja Kalenkiewicza przez wspomnienia żołnierzy Nowogródka zebranych przez Eugeniusza Wawrzyniaka, ale to już jest ten okres ostatnich tygodni jego życia. Ostatnie pół roku, ponieważ on wyjechał z Warszawy 20 lutego 1944 roku i już z tej wyprawy nie wrócił. Został ranny po raz drugi wtedy? Został ranny po raz drugi, tym razem w prawą rękę, ponieważ nie dał jej od razu opatrzyć, a potem przechodził przez jakiś strumyk, gdzie ta ręka, ta rana została zmoczona, także w końcu trzeba było amputować prawie do ramienia. On bardzo cenił sprawność fizyczną. Tę lewą rękę po ranie z 1941 roku ćwiczył ciągle. To zobacz, przedtem podnosiłem taburecie, teraz już krzesło podnoszę. Zobaczysz, jeszcze za miesiąc to fotel będę podnosił w tej ręce. Ćwiczył ją, prawda? A tutaj prawa ręka, więc lekarze obawiali się o to, żeby jakiś nie było jakiegoś samobójczego zamachu czy coś. Kazali siostrom inwigilować go, nie wypuszczać go na samotne spacery. Mówi, no rewolweru nie mogłyśmy mu odebrać, no jakże zostawić w takiej sytuacji oficera bez rewolweru, nie można było, ale kazał. Także nawet jeden z rozmówców mego brata powiedział, siostrzyce aż nachalnie towarzyszyły mu na każdym kroku. A jeszcze trzeba pamiętać, że to było w warunkach szpitala polowego, szpitala partyzanckiego, w tułaczce, w lasach, bez leków, bez elementarnych środków opatrunkowych, no po prostu w wielkiej żołnierskiej nędzy. Tak, ale tam byli bardzo dobrzy fachowcy już przy tej amputacji. Dowiedziałam się kiedyś, będąc pod Grodziskiem, że są jakieś dwie panie z Nowogródka, które były w szpitalu, które mogłyby coś wiedzieć na ten temat. Dostałam się tam. Nie zostałam dopuszczona do nich. Posłałam ich fotografię z bardzo czułą dedykacją mego męża i poprosiłam, żeby mi opowiedziała o tych szpitalnych sprawach, wtedy, kiedy znały go. Nie zeszły z góry. Powiedziały, ja, my wiemy, pani chodzi o tę obrączkę, bo to była prawa ręka, ale my z tym nie miałyśmy nic wspólnego. A pani zapewne nie myślała o obrączce. No, oczywiście, że nie myślałam o obrączce, tak. Oczywiście chciałam wiedzieć, prawda, właśnie w tych, nie, z tych niebezpiecznych chwil i trudnych chwil do przeżycia, do pogodzenia się z taką klęską, jaką jest dla oficera utrata prawej ręki. Mówi, już Mazurę nie będziemy tańczyć. Ballada wigilijna. Nie będę wilią w domu u żony i dziatek, ni u rodziców lub siostry, z kim innym przełamię opłatek. Wojna. Nie czas na święta rodzinne, gdzie ludzkie smutki i troski gubią się w kolęd melodii, w zapachu igliwia i wosku. Nie będę wilią w domu, bo w kochane progi weszłoby za mym śladem widmo zdrady wrogiej. Wojna. Druhów sproszę serdecznych, zapalimy świece, i będziem snuć wspominków różnobarwny wieniec. Druhów najmilszych, niech więc przyjdą we czterech. Wojciech, brat mój rodzony, Henryk Hubal, Andrzej i Felek. Został inwalidą, przecież już mógł odłożyć broń. Próbować ocalić własne życie. Nie. Przecież już się nie nadawał do walki. Tak, ale jeszcze nadawał się do dowodzenia i nadawał się do zebrania tych, którzy wtedy byli w straszliwej sytuacji właściwie. Bo tak, Wilno zostało zdobyte nie według jego projektów, to znaczy siłami partyzanckimi obu okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego, bo po prostu nie mieli na to dosyć sił. Wojska radzieckie nie pozwoliły, a właściwie kazały zdejmować wywieszoną chorągiew na zamku Gdymina, prawda? Kilkakrotnie. Nie pozwoliły na defiladę jedynej brygady, w Wileńskim nazywało brygady, a bataliony w Nowogródzkim. Szczerbca trzeciej brygady, która miała nawet orkiestrę. Nie pozwolono na defiladę zwycięską. W
kilka dni po walkach, w połowie lipca, kiedy generał Wilk i jego sztab został zaproszony na dogawor, na rozmowy w sprawie wspólnej walki, zostali w Wilnie aresztowani dowódcy w Ołkorowiszkach i Boguszach, zostali aresztowani oficerowie. Był taki doktor, lekarz, który przysięgał, że Maciej tam był, przyjechał samochodem, oczywiście z ręki inwalida, i powiedział, co? Już jest 5:45, miała być odprawa o 4:00, wobec tego nie czekam i wyjeżdżam. Wydawało to się mało prawdopodobne, takie zachowanie oficera. No ale twierdził, że był i wiedział. Tymczasem do brata mego Erdmana napisał pan, którego ani nazwiska, ani pseudonimy nie znam, bo to był ostatni list, jaki od brata otrzymałam przed jego śmiercią. I nie podał po prostu tego tekstu i nie mam gdzie go odwojować. Napisał, że był tego dnia jako młody żołnierz, żołnierzem służbowym. Maciej wysłał go do Wołkorowiszy, gdzie był sztab Wilka, żeby przywiózł pocztę. Pojechał i wracał widocznie dość opieszale, bo znał kolegów. Przypuszczam, że to młody człowiek, mówi, miałem tam wielu kolegów ze szkoły i z harcerstwa. Więc zatrzymałem się 2 czy 3 razy, w jednym miejscu nawet obiad zjadłem, więc to nie było błyskawiczne tempo na pewno. I wobec tego przyjechał i Maciej tam burknął na niego, gdzieś ty siedział tyle czasu i wziął się do czytania poczty. I w tej poczcie było wezwanie na odprawę do Wołkorowiszy, która już się zaczęła. I wobec tego, patrz, spóźniłem się przeciwie na odprawę i kazał go aresztować. To znaczy żołnierz zdjął pas, prawda, i miał w jakiejś tam piwnicy posiedzieć karnie. I w tej chwili jakiś ułan nadjechał, no i powiedział, że w Wołkorowiszkach i Boguszach oficerowie zostali aresztowani. Wobec tego chłopaka oczywiście już nie pakowano do tej piwnicy i mówi, przez twoje marudztwo ocaliłeś mi życie. I on to napisał, prawda, do mego brata. No i niech pani teraz powie, kto, co myślał, i skąd widział go ten lekarz? Napisał Jan Sędziak. W terenie z grupką około 20 żołnierzy ukrywał się major Kotwicz. Zgorączkowany po ranach i amputacji ręki, był świadkiem rozsypania się w Puszczy Rudnickiej jego zgrupowania. Chciał wytrwać z bronią w ręce i w mundurze do otrzymania rozkazów z komendy głównej. Podkreślało to romantyczną postawę majora Kotwicza, która stała się przyczyną jego śmierci. Odwiedziłem go 2 razy. Nocami pisał lewą ręką przy wiejskim ogarku pracę o akcji na Wilno. 21 sierpnia 1944 roku jego oddział przyjął walkę w kolonii Surkąty nad rzeką Dzitwą na północny zachód od Lidy. Mimo olbrzymiej szansy przejścia przez bagna na drugą stronę rzeki, Kotwicz postanowił trwać na miejscu. Była to dla nas niezrozumiała wprost desperacja, świadcząca o istnieniu w losach człowieka przeznaczenia. Bronisław Krzyżanowski, Bałtruk. Siłą Kotwicza Kalenkiewicza było jego gruntowne wykształcenie wojskowe. Wcześniej nauczył się myśleć kategoriami dywizji, wielkich operacji frontowych, wielkich zagadnień fortyfikacyjnych. Ten cały balast sztabu generalnego wniósł do działalności partyzanckiej, w której łączył brawurę z wygórowanymi koncepcjami taktycznymi, z wysoką ambicją sprostania wymogom historycznej chwili. Epilog Kotwicza i jego oddziału był jednym z ostatnich zbrojnych protestów zniewolonej ziemi, którą obca przemoc wyrywała Polsce. I Jan Erdman, którego na ostatniej stronie książki opuściła rodzinna powściągliwość. Lubię przebywać z Maciejem, chociaż jest żołnierzem, który nie wygrał żadnej większej bitwy. Działaczem de publicis, który nie odwrócił biegu historii. Człowiekiem, który poświęcił szczęście najbliższych i szczęście własne na rzecz wyższych obowiązków. Człowiekiem, który nie zawsze postępował trafnie, ale zawsze uczciwie, szlachetnie i bezinteresownie, który nie chował się, nie kluczył, nie unikał, ale wychodził naprzeciw niebezpieczeństwu i szukał sposobności poświęcenia się dla sprawy. Lubię obcować z Maciejem, bo każdy potrzebuje wzorów do naśladowania. Jestem dumny, że znałem osobiście Rejtana. Parę tygodni temu dotarły do mnie słowa.
Byłam w Surkątach wraz z córkami i zięciami w smutną, deszczową niedzielę 9 września 1990 roku. Znając mnie, domyśla się pani, czym była dla mnie ta pielgrzymka tak wytęskniona po 46 latach, a tak rozdzierająca serce.